Dzień dobry. Witam Was bardzo serdecznie. Dziś odpowiem na najczęściej zadawane przez Was pytania, niemalże pod każdym filmem. Dlaczego jeszcze nie omówiłeś nowej, nowej totalnej porażki? Ej, a wiesz, że w 2023 roku wyszedł nowy sezon nowej totalnej Ej, bo jest porażki? Dlaczego nie totalna porażka? Zrób! Oglądaj po prostu. Ej, wiecie, że Owen lubi jeść? No to na takie między innymi pytania Wam dziś odpowiem. A więc zapraszam do oglądania. No to skoro wstęp mamy za sobą, to w końcu odpowiem, dlaczego nie zrobiłem nic w kierunku nowej wyspy totalnej porażki 2023, skoro wyszedł już w pełni cały sezon pierwszy. No, i zaczął się sezon drugi. Cóż, aby odpowiedzieć na te nurtujące Was wszystkich pytanie, musimy cofnąć się do kwietnia 2023 roku. Dokładnie to do 10 kwietnia, kiedy dostałem link do stronki mega.nz z linkiem do całego pierwszego sezonu Wyspy Totalnej Porażki. Jak nie wiecie o co z tym chodzi, to już Wam wyjaśniam. W skrócie, to właśnie w kwietniu doszło do zlikowania całego pierwszego sezonu i ktoś może powiedzieć: A bardzo dobrze, o to chodziło. Mogę sobie wcześniej obejrzeć. Ja natomiast jestem zdania takiego, że ja osobiście wolę poczekać, aż wszystko zostanie ładnie wydane tak, jak powinno to być zaplanowane. I mogliście to zauważyć na transmisjach na żywo, czy w sekcji komentarzy, jakie mam stanowisko w tym temacie. Wracając do tematu, to niedawno była powtórka z rozrywki i tym razem został zlikowany cały sezon numer 2. YouTube dosłownie płonął, było tyle uploadów tego drugiego sezonu, że aż gdzie nie gdzie wyświetlało mi się to na głównej. Do pewnego momentu. Do momentu, kiedy to prawdopodobnie Fresh TV, bo kto inny by mógł, zaczął hurtowo zgłaszać za złamanie praw autorskich. I jak szybko pojawił się sezon pierwszy i drugi, tak szybko zniknęły. Pewnie teraz powiecie, no i co w związku z tym? Przecież te złe i niedobre Fresh TV zabrało nam nowy sezon. Mam nadzieję, że ich pojedziesz od spodu. No właśnie nie. Mają oni do tego prawo, bądź co bądź. W końcu jest to ich IP. A więc jeśli były jakieś przecieki, a ktoś stwierdził, że zbije na tym dużo wyświetleń i wybije swój kanał, no to raczej po interwencji freshów mógł co jedynie przywitać bana na wizerunek. Albo na mordę. Jak zwał, tak zwał. Poza tym w mojej opinii to jest zwyczajny hienizm, bo umówmy się, ale te osoby reuploadujące te dwa sezony nie mają misji, aby zbawić lud, tylko raczej dbają o własny interes, by po prostu zbić na tym nie tyle co kapitał, co obserwować słupki, które w trybie ekspresowym lecą do góry. Teraz już mam nadzieję, że odpowiedziałem na te nurtujące od dłuższego czasu pytanie. Jasne, chciałbym zrobić analizę całego pierwszego i drugiego sezonu, ale póki Fresh TV ma problem i robi wszystko, aby te odcinki nie przedostały się na YouTube'a, a jakby nie patrzeć, na tej platformie się znajdujemy i na tej platformie znajduje się ten film, to wolałbym nie ryzykować kanałem. W szczególności, że przypomnę, ale kiedy dostaniesz trzy strajki, to wypadasz z bajki i dostajesz bana i po dostaniu tego bana następne Twoje konta są po jakimś czasie również kasowane. Więc podsumowując, za nową totalną porażkę zabierę się wtedy, kiedy sytuacja się się unormuje i nie będzie obawy takiej, że kanał będzie na tym cierpiał. Tak więc tyle mam do powiedzenia w tym temacie. Jeśli komuś się spodobało, a jest nowy na kanale, to fajnie byłoby, jakby zostawił po sobie ślad w postaci subskrypcji i zostawienia łapki w górę. Dzięki, trzymajcie się, cześć i do następnych filmów.